Ostatnio chcemy wprowadzić taką tradycję, że w materiałach nagrywanych będę dziękował na początku wspierającym. Dziękuję Pani Beacie, dziękuję Panu Grzegorzowi za wsparcie na Patronite oraz na Pani Beacie również za pośrednictwem YouTube'a. Także dziękuję użytkownikowi ABE, Panu Kamilowi z Poznania oraz Octaviusowi, użytkownikowi o nicku Octavius. No a teraz przejdę już do materiału, który zaplanowałem na teraz. Pokażę Wam szklane koraliki. Niby nic, a jednak. Przykład na to, jak można bardzo dużo zarabiać na złocie. Te koraliki są, to jest szkło Murano. Ono jest wykonywane w specyficzny sposób. One są puste wewnątrz, koraliki. I do wnętrza jest wstawiona złota folia, kawałeczek złota płatkowego, coś takiego jak w wódce Goldwasser. No oczywiście wartość tego złota jest minimalna, wartość całego złotego koralika jest gigantyczna w stosunku do wartości złota. No i to jest chyba najlepszy sposób zarabiania na złocie w tym momencie. Czyli kupujemy złoto płatkowe, które generalnie jest bardzo drogie. Nie wiem, jak to tam dokładnie w tym momencie wychodzi za uncję czy za gram. W każdym razie to złoto jest mniej więcej 3 razy droższe niż cena kruszcu, powiedzmy, nawet w jednogramowej sztabce. To też zależy od tego, u jakiego sprzedawcy to kupujemy. Z reguły można to kupować w sklepach dla plastyków, w sklepach dla konserwatorów. Ewentualnie można złoto płatkowe i proszek złoty kupować w sklepach spożywczych, takich dla profesjonalnych, zaopatrujących profesjonalne kuchnie. I to jest właśnie ciekawa sprawa, dlatego że po pierwsze to złoto ma horrendalne ceny, jak na złoto z jednej strony, z drugiej strony zarabia się na tym gigantycznie, dlatego że można na przykład zrobić jakiś deser lodowy z płatkami złota albo posypany proszkiem złotym. Oczywiście posypuje się to minimalną ilością złota, żeby to było widać, że jest żółte. Dodaje się jakiś malutki tam skrawek złota płatkowego, tylko za testami, że to się nadaje do spożycia, żeby nie było problemu z sanepidem. No i wtedy już taki deser może kosztować dowolną ilość pieniędzy. Nawet wiem, że kiedyś chyba w Nowym Jorku były najdroższe lody świata, charakterystyczne dla tych lodów. One właśnie były posypywane złotem. Jadło się je złotą łyżeczką. Tą złotą łyżeczkę można było sobie zabrać po zjedzeniu loda. Przy czym no, ten deser lodowy tam kosztował jakieś kilkanaście tysięcy dolarów, a no, łyżeczka, ciekawe jeszcze z jakiej próby była wykonana, ale znając Amerykę to pewnie nie więcej niż 10 karatów, a zapewne 9 albo 8. No i to nie była jakaś wielka łyżeczka, to była taka mała, bardziej by przypominała łyżeczkę do kawy, albo nawet była mniejsza niż łyżeczka do kawy, niż łyżeczkę deserową, która generalnie jest gigantycznych rozmiarów. Czyli taki sposób na biznes, żeby wykorzystać nazwę złota do uszlachetnienia jedzenia, które się produkuje, ewentualnie tak jak tutaj do uszlachetnienia szkła, które no, cały czas pozostaje wyłącznie szkłem. A jeżeli mówimy o Murano, no to mamy gigantyczne ceny tego szkła na rynku. Do rozważenia przez wszystkich, którzy chcą zarabiać na złocie, bo obawiam się, że to jest lepszy sposób na przykład sprzedawać złocone hamburgery niż sprzedaż takiego zwykłego złota bulionowego. Tam marże są minimalne, a taki złoty hamburger to może nie dość, że będzie powalał ceną, to jeszcze ludzie będą chętnie go kupować, no bo jest ze złota. Znaczy, no, może nie, że ze złota, ale zawiera złoto w sobie. Ciekawy, naprawdę ciekawy marketing i chciałem, żebyście o tym wiedzieli, mieli świadomość takich, również takich działań rynkowych.
jak wykorzystać dobrą nazwę do sprzedaży pospolitych produktów.